No siema wszystkim, z tej strony Kelo4 i witam was w kolejnym odcinku z gry Biomutant. Ja, jak słyszycie po głosie, jestem bardzo szczęśliwy, bo w końcu zrobiliśmy wszystkie poboczniaki i mamy misję kampanijną. I mamy oczywiście spotkać się z przedawnionym. Jestem ciekawy, czy wyśle nas... O Jezus, jak teraz aktywować tą misję? Czy wyśle nas na pokonanie ostatniego bossa? Czy ogólnie co to będzie? No bo nie oszukujmy się, pokonaliśmy trzech światożerców, tak? Został ostatni. No i oczywiście musimy wrócić do przedawnionego. Nie mieliśmy w pobocznych questach pokonać. Zrobiliśmy w końcu też te garnizony, wszystkie wrogie plemiona. Na małym, tak jakby haku zrobiliśmy. Wszystko oczywiście macie na live'ach. No i co? No i w końcu lecimy. Możliwe, że już dzisiaj uda nam się ukończyć grę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ale najpierw udajmy się do przedawnionego. Zobaczmy, co on nam znowu wymyślił. Mówię dość głośno i nawet mikrofon ładnie łapie. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie to nagranie, bo naprawdę, no... Po raz pierwszy mówię tak głośno i nie to, że ściszę głos i tak dalej, nie? Dobra. Chodźmy do naszego statku ze Star Treka. Ala Gwiezdne Wojny. Ala Star Trekiem się w ogóle nie interesowałem. Dobra, interakcja z przedawnionym. Przedawniony mówi, że wojna przyniesie ze sobą konsekwencje. Jednak w tej chwili czekają bardziej naglące sprawy. To Lydreja ja Maolua. Kiedy dla ciebie najważniejsza była wojna, przez nikogo nie niepokojony ostatni światożerca niszczył drzewo. No, ja przepraszam bardzo, chciałem z nim walczyć. Pomyślał się, że ktoś taki jak ty, prowadzony przez mrok i pełen energii ki, najpierw skupi się na zakończeniu wojny plemion, a następnie stawi czoła światożercom. Gabube Farhi. Mimo to przedawniony cieszy się, że wojna plemion dobiegła końca. I to moja zasługa, moja. Przedawniony rozumie, że droga była wyboista. Jednak doskonale wiesz, co czeka cię przed końcem podróży. Nie będzie lekko. Tylko ty masz w sobie dość siły, by stawić czoła światożercy. Czyli co, z ostatnim jednak walczymy. Nowy światowy ład może osiągnąć wyłącznie ktoś prowadzony przez mrok. Nawet jeśli wiąże się to z dopuszczeniem ostatniego światożercy do zaatakowania drzewa. O, czyli chyba nie będziemy nawet musieli questu wykonywać. Tylko czas pokaże, co czeka na nas w przyszłości. I czy ci, którzy dotrwają do końca, zaznają spokoju. Papa Mufubak. Przedawniony mówi, że wieści o twoich czynach szybko się rozchodzą. O Jezus, dobra. Nie straciły jeszcze całej nadziei. Nie powtarzaj, on już się czasami? Docenia twoje dotychczasowe osiągnięcia. Niestety otrzymał pilne wieści od swojego przyjaciela z północnego zachodu, Ziuma. I się wcale nie zdziwił, jakby się okazało, że już tam byliśmy. Wie, że masz na tyle dobre serce, by postarać się pomóc Ziumowi. Czyli jednak będą przygotowania. Mówi, że wskaże ci odpowiedni kierunek, ale znalezienie Ziuma i zapewnienie mu potrzebnych rzeczy leży wyłącznie w twojej gestii. No i dobra, ostatni światożerca. Kiepsko to brzmi. Przedawniony miał nosa. Puchcią mętniak jest następny. Mętniak? Czemu mi się, że będzie coś z tym całym śluzem? Mówi, że Ziom martwi się wzmożoną aktywnością północno-zachodniego światożercy. Tłumaczy, że Ziom pracuje nad odpowiednim pojazdem do zejścia pod falę, który umożliwi dotarcie do światożercy. Jednak potrzebuje pomocy, by zakończyć projekt. Wydaje mi się, że będziemy pływać w śluzie. No, w sumie to było najbardziej logiczne, nie? Że pływamy w śluzie. Przedawniony sugeruje ci jak najszybciej wybrać się na północny zachód i sprawdzić, jak możesz pomóc. Cieszy się, że może ci pomóc. Dobra, znikam stąd. Jeszcze jedną rzecz zrobię przed... Muszę wrzucić na luz. No jeszcze jedną rzecz zrobię, więc zaraz będzie krótkie cięcie. Dobra, jesteśmy z powrotem. Chciałem trochę przygłosić gry i jeszcze mijał nieoczekiwany telefon. No to co, lecimy odwiedzić tego Ziuma. Mamy dość duży obszar tutaj tak naprawdę wzięty i... odkryty, no.
więc to nie będzie jakoś trudne i wcale tak daleko nie musimy się poruszać. No ale standardowo, aby się teleportować tymi znakami, musimy najpierw wyjść z tej jaskini. Więc let's go, go, leć. Ostatnia misja. Oczywiście potem będę robił live'y, bo chcę jeszcze wziąć i poboczniaki porobić, nie? Bo tak fajnie zaczęliśmy te poboczniaki, powiem wam szczerze, że też mi się coraz bardziej te poboczniaki zaczęły podobać, jak robiłem te takie live'owe odcinki. No ja jestem osobiście bardzo zainteresowany, żeby wykonać przynajmniej większość, nie? Umieść punkt na mapie, ja się chcę tutaj dostać. No, więc tak zrobimy. Ogólnie myślę, że po prostu ja to będę traktował jako live. Może jako live, bo jeszcze muszę pamiętać, że z dzisiejszą datą ma być Dying Light, którego osobiście dzisiaj nie będzie. Nie z moich powodów, niestety. No ale mam nadzieję, że wyjdzie nam w środę, no bo tak jak mówiłem, nagrywam z kimś, no i drugiej osobie niestety nie pasuje. Nie można czuć się zupełnie bezpiecznie. No, liściogrubie. No ale ogólnie myślę, że Biomutant zostanie, a serią zastępczą dla Biomutanta myślę, że będzie rozsądnym rozwiązaniem, bo gra jest dość długa. Spyro. Bo tak naprawdę Spyro mamy 3 aż części tego i wydaje mi się, że to będzie rozsądne wyjście. Dobra, nie chcę mi się z nim walczyć. Ogólnie to i tak źle poleciałem, więc teraz, jeżeli napotkamy jakichś przeciwników, to będziemy dopiero walczyć. A, no i oczywiście, że napotkaliśmy. Muszę przypomnieć, jak się walczyło. Ta. Jestem też ciekawy, jaki jest maksymalny poziom postaci tutaj. A co, ja tutaj nie byłem? Się wydawało, że byłem akurat w tym budynku. Oczywiście tutaj też zaraz przeszukamy. Czemu ja nie trafiam tak bardzo? Bo jest jakoś bardziej z boku ta postać? Czy co? No to wygląda. Dobra, bij się z nimi. Lej. Już tak nasza postać przez te poboczniaki jest dokokrzona i przez te walki z tymi mobkami, że tacy wrogowie jak na przykład te nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia, nie? Do tego jeszcze nie pamiętam, czy to jest jakiś błąd gry, czy jakiegoś specjalnego skilla dostaliśmy, nawet w czasie walki nam przywraca życie, więc... Naprawdę, teraz to już jest przyjemność, mamy dobrze dokokrzoną postać, dobrze dokokrzoną broń i naprawdę fajny nosi na sobie tego... Secik? Gir? Ja to nazwę girem. Bo mam jeszcze 600 metrów. Ale z chęcią bym też znalazł ten super łup, o którym tak tutaj mówili. Gdzie jest super łup? Tu jest super łup. O, gacie. No i dobra, obszar ukończony, a my lecimy tutaj dalej. Tu jest woda, więc my się postaramy po tych kamieniach przedostać. Mam nadzieję, że uda nam się to dość sprawnie zrobić i nie utonąć przy okazji. Już nic nie jest suche. Tutaj jakiś śluz. Na razie nie widzę tego śluzu. Czy tej mętnej wody, jak oni to tam nazywają. O, to jest nasze. A to mogę zniszczyć? To wygląda na solidny kawał drzewko złomu. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, po co jest nam to potrzebne, ale jak już zbieramy, to zbierajmy. No, więc jeżeli są jeszcze przygotowania, no to tak mniej więcej liczę 2 odcinki, 3 może, na zakończenie. Tu na szczęście są nasi, więc nie musimy się z nimi bawić. Ale podejrzewam, że zaraz tutaj, na tej dróżce spotkamy kolejnych wrogów. Oczywiście, że tak. Ogólnie, jeżeli odcinek teraz wyjdzie trochę dłuższy, bo planuję przynajmniej jednego questa wykonać, nie? A nie oszukujmy się, już mamy ponad 15 minut filmu. Więc ewentualnie wam przyspieszę potem tą tutaj podróż, nie? Bo walka z tymi mobkami tak naprawdę wygląda identycznie i ja was bym zanudził. Ewentualnie wiecie, jak będziemy podróżować, to po prostu przyspieszę. A jak będziemy z nimi walczyć, no to zostawię taką samą szybkość, nie? Tutaj z podróży to ile to jest? Minuta? Dwa? A żebyście już się całkowicie nie zanudzili. Ja wiem, że też dopiero późno wychodzę z taką propozycją. Szczególnie już w tym etapie gry. No ale wiecie, no. Fajnie by było ruszyć to do przodu. Udajmy się
Ogadajmy z nim po raz pierwszy, wykonajmy pierwszego questa i zobaczymy od długości odcinka, ile to mniej więcej wyjdzie. Jeszcze jeden jest? Do kogoś jeszcze strzelałeś. Wow, już prawie mamy kolejny poziom. No mówię teraz, jak już mamy 3,5 tego K życia, to naprawdę. Żaden przeciwnik nam nie jest straszny. Zobaczymy, jaki będzie potężny ten ostatni światożerca. Okej, a tu mi zostało już tylko 200 metrów. Mrok jest dobry, kiedy chcesz się zakraść. A, zniszczmy już. Zawsze dobrze mieć pod ręką. Jak po drodze, to po drodze. Nieco drzazgo złomu. A tu jakieś miasteczko, ala. O, idealnie nad tym drzewem. 100 metrów. Jacyś też przeciwnicy zakład tu będą? Zakład falo mocy. Rozglądaj się za ziumem. A, z ziumem. Muszę wejść dołem, prawda? O, możemy oszczać znak, więc... Przynajmniej tyle dobrego, że mamy kolejny zapis. Zobaczmy. Zobaczmy. Nie, już fajnie to wygląda. Schodzimy. O, jakieś laboratoria stare. To jakaś jest jakby odpływ wody? Co to jest? Samopisząca się maszyna? Nice. Aha, a my nie możemy tędy dojść? Nie, chyba jednak nie będę przyspieszał materiału. W miarę szybko się z tym uwinęliśmy. Teraz jeszcze znaleźć do niego drogę. Obraz. Budowanie kopalni toksanolu wymagało masowej wycinki drzew, co doprowadziło do globalnego ocieplenia. Kiedy zabrakło drzew, natura nie była w stanie zaabsorbować dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Te nieodwracalne zmiany klimatu również miały wpływ na ewolucję i zmodyfikowały nasze geny. Okej, okay, tu jest zejście. Interaction. No dawaj. Chomik. Ziumy majster skrętka. To już drugi. Nie pamiętam, jak tamten typ się nazywał, ale to już drugi. Tamten dał nam chociaż robota, a ten... Ziom nie zawsze zrozumiale się wysławia, ale zdaje się, że chce wyrazić radość ze spotkania przyjaznej duszy. Nie trafiają się one teraz... Coś wam powiem po tym, jak skończymy z nim dialog. Mówi, że dobrze znów cię widzieć. Mówią na niego Ziom. Może pamiętasz go z przeszłodni, gdy pozwolił ci wypróbować ośmionoga? Nie pamiętam. Ziom pamięta cię jako radosne dziecko i cieszy się, że wciąż, mimo upływu lat, masz w sobie ten błysk. Ziom rozumie, że to było dawno, a im bardziej zagłębiamy się we wspomnienia, tym bardziej mętne się wydaje. Wspierali cię. Mogę wam teraz powiedzieć, dobra, lat, powiem potem. Twoje odejście poskutkowało odcięciem się od każdego, komu na tobie zależało. Każdemu? No wiem, że każdemu. Mówi, że nasza pamięć zachowuje wspomnienia i chroni je do momentu, póki nie jesteśmy gotowi ponownie się z nimi zmierzyć. Wie, że wracasz, by zmierzyć się z Lupalupinem. Już go nie ma! Nieuniknione niczym przypływ i odpływ. Nie dziwi się, że utrata rodziny mogła cię na zawsze pogrążyć w odmętach. Twierdzi jednak, że zawsze udawało ci się wypłynąć na powierzchnię. Mówi, że choć życie popycha cię w jakimś kierunku, to zawsze możesz spróbować obrać własną drogę. Dobra, to teraz ja się w końcu mu wetnę. Ogólnie ten chomik, to chyba chomikiem można nazwać. Jak on tak stoi na tym ogonie, to mi strasznie przypomina, mam nadzieję, że dobrze mówię, Doktor Octobus ze Spidermana. Tego, co miał właśnie takie szczypce jak ośmiornica. Pewnie z tego, skapujecie, o co chodzi. Ale ja pragnę zemsty. Czuję, że zasługujesz na zemstę z uwagi wow, na to, to jest pierwsza postać, która mówi, że zasługujemy na zemstę. Ono idzie na statek. Za które on musi odpowiedzieć. Mrok aż oślepia, co? Kogo by oślepiała światłość? Dobra, w mroku znajdują... Się w... To jest to samo, zawsze.
Oni zawsze mówią to samo, więc wiecie, ominę te dialogi. Czy czasem myślisz o wolności i o tym, czy ktokolwiek z nas jest naprawdę wolny? Czy fakt, że jesteś tutaj, to zasługa twoich decyzji, czy jesteś tylko pionkiem w rękach przeznaczenia? To ja dokonuję wyborów. Cieszą go te słowa. Cieszą mnie Chciałby też. Mieć taką pewność co do siebie. Smuci się, że świat jest na skraju zagłady. Zastanawia się, czy w ośmionogu pociągnąłby trochę dłużej. Zabiorę cię na statek, spokojnie, ziomuś. Zachciało ci się kopać świat, kiedy już i tak leżał. Kurde, mikrofon mi strasznie dziwnie działa tutaj na OBS-ie. Mam nadzieję, że będzie dobrze wszystko słychać. Uważa, że są dobrzy tylko w zagrabianiu cudzych rzeczy. Budują gniazda. On mówi o czymś ważnym, nie o ich domach. O czymś, co ma znaczenie dla całego świata. Ale nie to jest najważniejsze. Ziom mówi, że musisz pozwolić przeszłości pójść na dno. Jednak tam w dole jest coś, co podgryza drzewo życia. Zwie się puchciomętniak. Dlatego tyle majstruje przy ośmionogu. Niestety włas się zaciął, więc Ziom potrzebuje odpowiednio dużego szarposkrętu, by go otworzyć i wpuścić cię do środka. Nie może opuścić falostacji, więc musisz mu pomóc znaleźć szarposkręt. Na Mekastadionie szaleje Mekadłoń, a do jej grzbietu przyczepiony jest właśnie szarposkręt. Znajdź ją, a znajdziesz potrzebne narzędzie. No dobra. Czyli już mamy kolejnego questa. Kurwa, Mekadłoń, szarposkręt. Opowiedz mi o ośmionogu. Szarposkręt. Trochę, wiecie co, ja już po prostu grając tą grę jestem wykończony tymi dialogami. One są zdecydowanie za długie. Zdobycie tego narzędzia z pewnością pomoże, zwłaszcza w odblokowaniu włazu. Dobra, i wiecie co? Wykonamy jednak jedną misję. Udamy się tam, o, gdzie nas prosi. Nie mówię. Oczywiście podróż będzie przyspieszona. Chyba, że napotkamy jakichś wrogów. Spójrz na ogłoszenia z tej tablicy. Zdaje się, że nie poświęcano im zbyt wiele uwagi. A my znajdujemy takie szczególiki. Gdzieś tu powinien być Ziom. Pewnie dogląda swoich głupoków. Zakład Falomocy był jednym z najmniej trujących miejsc wytwarzających energię. Przynajmniej dopóki fala nie zmieniła się w gluta i wszystkiego nie zapchała. Zamieniali falę w energię elektryczną. Moc powstaje w wyniku przetwarzania ruchu będziemy fali przyspieszać. Iskry mocy. Możliwości nauki czasami przekraczają granice wyobraźni. Gdzieś tutaj na pewno jest więcej śladów. Może przy brzegu? Nie, my nie podążamy za tym zadaniem. My mamy questa głównego. I będziemy się starać tam iść. Tylko jak wyjść teraz z tej cholernej fabryki? Oj, oj, oj. Jeszcze nie możesz pływać, ziomuś. Nie muszę, ja przecież nie umiem nurkować. Nocą wszystko trwa dłużej. Właśnie, ja nie mogę się tepnąć. Na pewno mam jakiś bliższy punkt. A nie, tu. W sumie jest bliższy. Szybka podróż. No mówię, wykonamy tego questa, ewentualnie tylko zbierzemy, jednak nie będę przyspieszał materiału. Wyjdzie ponad pół godzinki, ale troszkę się też nagadałem, więc chcę, żebyście wszystko usłyszeli. Okej. Mam jeszcze 500 metrów. Już odgrywałem te tereny, tylko że nie leciałem główną trasą, nie? Wiadomo, przeciwnicy i tak dalej. No, a tu już mamy kolejnych. Zaraz jak ich pokonamy, awansujemy. Tak jest. No to tyłu. Chociaż nawet nie stosuję uniku, bo to jest bez sensu.
prąd stały. No bij go, bij go. Okej. No dobra, co z tym z tyłu? Padł od tego, od płomieni? Chyba padł. Dobra, mamy ogólnie kolejny level. Więc też zaraz przypiszemy. I myślę, że tym razem pójdziemy w siłę. Okej, siła. Prężesz muskuły. Punkty psioniczne. Dobra, 400 metrów jeszcze. Mam nadzieję, że już więcej przeciwników nie będzie. Szukaj megadłoni na Mecha Stadionie. Czyli będziemy jeszcze walczyć coś z Ala, Mini, Światożercą. Aha, tam jest kłoda i po tej kłodzie musimy przejść, okej. Tu. Tu jest ta kłoda. Tu jest kłodia. Ła! No i chuj. Przejebiemy teraz. Ciężko się poruszać przez te wszystkie rośliny. No też widzę, że niby lata. Okej. Sam nie wie, czy walczy, czy nie walczy. Dobra, ale ja bym wolał przejść sobie normalnie po tym drzewie, nikogo nie denerwując. No i mieć w sumie w dupie tego całego bossa. Teraz mega stadion. Stadion jest przed nami, więc lecimy. No ale tu już słyszę, że będą też przeciwnicy. No, tego dobrze zrobiliśmy, że tamtych ominęliśmy. Wow, 25 levele. Kiedy ja ostatnio walczyłem z takim levelem? Już nie pamiętam. Chociaż nie powiem, że nie są wcale trudni, nie? Ale widać, że na nich przynajmniej działa jeszcze piorun. Bo już na te wyższe levele to nawet piorun nie działa. Ale ewentualnie nie miej kółką. No dawaj, lej. Lej. Nice. Kolejni pokonani, kolejne doświadczenie, kolejne. Coraz bliżej jesteśmy już tej misji. No. Udało ci się znaleźć ceglisko, dobra, które nie zostało całkiem zrównane. Idziemy tutaj na główny. Przydałby się jakiś z tego znacznik? A. Jupa, coś tam. To jest on? Nie chcę pokazywać palcem, ale Mecha Stadion jest niedaleko. Aha, to jeszcze nie jest ten Mecha Stadion. Zrobiliśmy unik. No teraz nie zrobiliśmy. Znowu zrobiliśmy unik. Szybkie cięcie. Kurde, trochę tak biednie jak widzę, że jest. No dobra. Szczęście nie zabrał nam zbyt dużo. Kurde, no bij go. O Jezus, teraz on nam zadał obrażenia. Fucking bitches. Dawaj, żyj. Szybciej. No i zrobiliśmy unik, no. Cholera, no. O dobra, ja już się cofam. Dobra, dawaj zastrzyk. I bijemy się dalej. Nie jest tak łatwo go wcale trafić. Niby trafiam cały czas go, ale tak naprawdę połowa ciosów nie doszła w tej walce. Kurde, aż się zaciął, jak zaczął tego piszczeć. Okej, to tutaj jest, rozumiem. Między gwiazdami jest najciemniej. Uwaga, czy będą tu jakichś jeszcze przeciwników? Niby nie. Zdecydowanie solidnie zamknięte. Okej, czyli bez pasujące, porządnie zamknięte. Cholera jasna, wszystko pozamykane? Pewnie klucz znajdę gdzieś tu w skrzynkach albo coś, jakaś elektronika pewnie będzie. Dawaj no, tu nic nie ma, nie ma nic, to wchodzimy wyżej. Tu mamy skrzyneczkę. Kurde, aż 6 super łupów tutaj. O,
Mamy legendarną maskę. Oła, kurde, sorry. I apteczka. O, i z apteczki, to ja się cieszę. Tu nie ma nic. Tu się nie dostaniemy, a tu? Tu jest zejście w dół, a czy my nie wyjdziemy z drugiej strony? A i tu jest od prądu. Dobrze, że akurat to już znamy na pamięć i wiemy, jak to zrobić. Albo wiedzieliśmy w sumie. Tak? Okej, tak to miało być. I drzwi nam się otworzyły. Okej, już widzę przeciwników, będzie ciekawie. Cyk. A nie, to nie są przeciwnicy. Boże, czemu? Myślałem, że ten krzak tutaj, wokół którego krążę, to jest przeciwnik, nie? O, biogeny się przydadzą. Uważaj, gdzie stawiasz nogi. W sensie biopunkty, a tu? Łapka, no. Musisz poluzować rygle tak, żeby jej nie spłoszyć. O kurde. No to jest misja. Tylko, że o co tu chodzi? To jest prawidłowo z tego, co widzę. Ale te klucze? Nie wiem, wy widzicie tutaj, że była jakaś różnica w tym? To jest okej. Są tylko te trzy. Robisz zbyt wiele zamieszania. O Boże, no. Próbujemy dalej. To musi być tak, okej. To? Aha, dobra, widzę. To minimalnie. Praktycznie tego nie widać, nie? Jest ukończone. I co, i łapa leci teraz z nami? Świetnie, udało ci się poluzować szarposkręt. Miejmy tylko nadzieję, że dłoń okaże się pomocna, a nie miażdżąca. Dosiądź meka dłoni. Broń palną, nice. Ale ja bym z chęcią w sumie... Mogę się z tym tepnąć? Jak mogę się z tym tepnąć, to jest zajebi... Nie mogę, jesteś na wierzchowcu. Dobra, musimy przejść. No to dobra, dojdziemy do celu, już nie będziemy walczyć z żadnymi przeciwnikami. Po prostu będziemy lecieć przed siebie, nie? No myślę, że jak po prostu dotrzemy już, oddamy mu tą braną i tego łapę. Dłoń, czy jak on tam to nazywa. I zakończymy na dzisiaj odcinek. Czyli już tak jakby zobaczymy, czy to jest jedyna misja przygotowawcza do ostatniego bossa, czy coś jeszcze będzie. Bo w sumie on nas prosił tylko o tą łapę, nie? Więc wydaje mi się, że to będzie jedyny quest. Dobra, teraz ty tylko leć tutaj. Jak najszybciej. Nie walczymy z żadnymi przeciwnikami. No nie, nie walczymy. Po prostu będziemy lecieć na tym. Niby fajny taki wierzchowiec, taki trochę a la pajączek. Zbyt dużo to my pewnie nie będziemy mogli tym zrobić, co? Okej, nie wiem, co on teraz robi, celuje? Aha, okej. Mam nadzieję, że nie będę musiał opierać walki swojej na tym, bo dostanę w dupę, jeżeli tak faktycznie będzie. To nawet nie ma tego spadochronu żadnego. Mam nadzieję, że się nie rozwalimy. Okej. My do tego czegoś nie wchodziliśmy, prawda? Nie. W ogóle to jest tak już wzięte i oświetlone, jakbyśmy tutaj byli wcześniej. A i my lecimy teraz po tym. O Jezus. Mam nadzieję, że tu się nie rozwalimy. Światło wręcz oślepia. Nie, jako wierzchowiec to to łapa nie jest wcale taka zła. No i w sumie już jesteśmy prawie na miejscu. No. Już jakby go dosiadał. Musimy iść w tą stronę. Tu jest na szczęście jeszcze nasz posterunek. Potem chyba dwukrotnie byli wrogowie. Wrogowie nie powinni się respić, ale zobaczymy, nie? Też nie ma co tak wnioskować, wiecie, po tym, że nas
raz zaatakowali. Wydaje mi się, że ogólnie tutaj się respią te całe mobki. Oczywiście, że się respią, ale my nie będziemy z tym walczyć, bo naprawdę też szkoda czasu. A zadawajcie sobie obrażenia, to i tak tylko przez chwilę. Teraz tracicie target, już nas nawet gonić nie będziecie. A my tutaj lecimy do naszego profesorka. Oddamy rękawice, posłuchamy co ma do powiedzenia, no i na dzisiaj zakończymy odcinek. Kurde, jaram się strasznie, że wróciły już questy kampanijne. Biomutant jest tak naprawdę pierwszą grą na moim kanale i naprawdę, jako pierwsza gra, naprawdę duże tego spełniło oczekiwania, przynajmniej moje. Nie powiem, że po jakimś czasie nie zaczęło się już mi to nudzić, no ale jednak ewentualnie kiedyś wrócę do swoich starych nawet odcinków, no to jednak będzie sentymencik, nie? Dobra, łapa, leć, go, go, go. Zakręty też dobrze wchodzi. Dobra, gdzie jest nasza chomiczówka? Siemano, majster, zobacz co mamy dla ciebie. Jesteśmy w końcu tej samej wysokości. Pogadajmy z nim. Okej, montujesz? Wierzył, że szarposkręt zadziała, jednak sama siła na nic się nie zda. Potrzeba no nie. Czegoś oleistego. A, czyli jeszcze nie. Zwykła siła zazwyczaj działa cuda. Zgadza się, że jest to opcja, kiedy chce się coś zniszczyć. W tym jednak przypadku jest na odwrót. Nic nie może przeciekać, gdy się zejdzie pod powierzchnię fali. Mówi, że właz powinien się otworzyć, jeśli użyjesz smarprysku. Niestety jemu się skończył. Wie, że jego stary przyjaciel Ciuch-Ciuch zawsze ma na stanie smarprysk. Pewnie będzie można go od niego pożyczyć. Podkreśla, że musisz wrócić od razu po zdobyciu smarprysku. Puchcio mętniak z każdą chwilą jest coraz groźniejszy. To jeszcze urośnie w siłę przez jeden tydzień i tak już się naczekał na nas. Śmierci sfera pełna jest tego czarnego, kleistego gluta. Może posłużyć za paliwo. Śmierci sfera. Trochę daleko do tej śmierci sfery, co? Zgadłem? Nie, jednak nie jest tak wcale daleko. Ba. I nawet mamy znacznik. Ale dobra. Ja tak jak obiecałem, wykonaliśmy jeden quest z tutaj tak jakby kampanijny specjalnie na zlecenie naszego tutaj nowego przyjaciela, którego na pewno weźmiemy na statek, jeżeli się zgodzi. Zdobyliśmy mu tą łapę, teraz musimy jeszcze odpowiednio naoliwić i tak dalej. No i co moi drodzy, ja ogólnie, czekajcie, trochę inne światło. Ja ogólnie tak, dziękuję wam bardzo za odcinek, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli się podobał, zostawcie łapkę w górę, aby miała większa ilość osób możliwość obejrzenia tego odcinka. Zostawcie suba, aby no niech coraz więcej nas będzie, po prostu rośnijmy w siłę. No i także zapraszam na fanpage'a na Facebooka, gdzie jakieś ważne informacje teraz są tam przekazywane, nie? No mówię, ja się z wami żegnam. Nara!